Cześć, witam Was na plaży miejskiej w Gdańsku i dzisiaj będziemy mówić sobie o regeneracji. I w pierwszych dwóch filmikach mówiliśmy sobie o żywieniu ogólnie pojętym, natomiast dzisiaj poruszymy sobie sprawę regeneracji, czy niezbędnej do funkcjonowania sportowca. Także zapraszam. Pamiętamy o tym, że podstawą funkcjonowania w cyklu treningowym jest trening, natomiast bardzo ważnym dopełnieniem będzie regeneracja i w zeszłym wykładzie powiedziałem takie sformułowanie, że po treningu jesteś gorszy. Jest to oczywiście prawda. Chodzi tu oczywiście o to, że podczas treningu następują mikrourazy organizmu. Teraz to, jak będziecie się regenerować, jak będziecie funkcjonować podczas całego cyklu dziennego, tygodniowego i ogólnie całego cyklu treningowego, będzie zależało, czy będziecie osiągać po pierwsze progres treningowy, a po drugie, czy będziecie dalecy od urazów i kontuzji, które oczywiście wykluczają nas z gry na parę tygodni, parę miesięcy, a to jest dla nas raczej rzecz nie do przyjęcia. Kiedyś bardzo często, kiedy jeszcze ja trenowałem, bardzo często słyszałem od trenerów takie pojęcie, że ból dorośnie. Nie do końca jest to prawda, a mówię to teraz w kontekście tego, że musimy rozróżnić zakwasy a domsy. I teraz tak. Zakwasy występują podczas treningu lub 2-3 godziny po treningu. Jest to oczywiście zakwaszenie organizmu. Rzecz dobra dla sportowca, nie jest w tym nic złego. Natomiast jeżeli Wy czujecie na drugi dzień bóle, są to tak zwane domsy, czyli Dilated Onset Muscle Soreness. W języku polskim możemy sobie nazwać to opóźnionymi mikrourazami organizmu. I to już jest rzecz raczej, której nie chcemy w naszym cyklu treningowym, ponieważ na takim poziomie zmęczonego organizmu nie powinniśmy trenować. Także trenujemy tak, aby się nie przetrenować. I pamiętajcie, jeżeli długo będziemy trenować na tych domsach, na tych bólach mięśniowych podczas treningu, szansa na urazy i kontuzje będzie większa. Tutaj oczywiście bardzo ważne będzie też rozciąganie i przygotowywanie organizmu na kolejny trening. Pierwszym bardzo ważnym czynnikiem funkcjonowania sportowca będzie oczywiście nawodnienie. I pamiętajcie o tym, że wszystkie reakcje zachodzące w naszym organizmie będą zachodziły w środowisku wodnym. Także nie tylko i wyłącznie musicie dbać o nawodnienie podczas treningu, ale również bardzo ważne jest nawodnienie w całym cyklu tygodniowym i całym cyklu treningowym, ponieważ na treningu możemy przyswoić litr, dwa wody, a pamiętajcie o tym, że zostaje jeszcze cały dzień, w którym to nawodnienie podczas właśnie tej regeneracji będzie bardzo, bardzo ważne, a wręcz fundamentalne. Odpowiednie nawodnienie będzie nam bardzo potrzebne do odpowiedniej pracy stawów, ale również będzie ułatwiało nasze trawienie, ale również bez odpowiedniej ilości wody bardzo trudno będzie o spalanie odpowiedniej tkanki tłuszczowej oraz o odpowiedni transport energii i ten czwarty argument myślę, że będzie dla Was najważniejszy. No i teraz musimy sobie zadać bardzo ważne pytanie, czyli ile pić tej wody w ciągu dnia? No i przyjmuje się, że na 20 do 25 kg masy naszego ciała przyjmujemy 1 litr wody, czyli załóżmy, jeżeli ważysz 75 kg, potrzebujesz około 3 litrów wody. Natomiast pamiętajcie o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Wy jesteście sportowcami i każdy dzień jest inny. I tutaj wchodzimy w kwestię spontanicznej aktywności fizycznej, czyli to, o czym mówiłem też na wcześniejszych filmikach, każdy dzień jest inny. Musicie cały czas dbać o Wasze nawodnienie i również je kontrolować. I najważniejszym aspektem w kwestii picia płynów jest to, żeby nie pić, kiedy czujecie spragnienie, tylko pić, żeby tego pragnienia nie czuć. I są dwa bardzo fajne sposoby, dosyć łatwe, takie naturalne na kontrolowanie naszego nawodnienia. Pierwszym to oczywiście jest to, czy jest nam sucho w ustach. Drugi bardzo ważny czynnik jest to kontrolowanie koloru moczu. Jeżeli mocz jest biały, jasny, jest to informacja, że tej wody jest dużo i mamy bardzo fajny poziom płynów. Natomiast jeżeli będzie taki żółty, wręcz pomarańczowy, jest to prosta informacja o tym, że potrzebujemy więcej płynów w organizmie. I oczywiście ostatnia rzecz, czy rodzaj płynów ma znaczenie? I tak i nie. W kwestii wody chociażby, woda gazowana będzie również dobrym płynem dla Was, ma bardzo dużo składników mineralnych, natomiast pamiętajcie o tym, że napoje gazowane będą nam hamowały uczucie pragnienia. Także może być to lekka pułapka. Natomiast w kwestii wszystkich takich produktów w stylu Cola Zero, Sprite Zero, jest to również dla Was dostępne, ale raczej bazujemy na normalnych płynach, które są dla nas dostępne.